Ty inżynier, jak biłeś teraz na live'a, nie? Napisz tak, AH-66. I oficjalnie. Dobra, oglądamy to. Oglądamy to. No i oficjalnie. Co mam napisać? AH-66. Napisz tak. Zaczęło się. Wcześniej niż planowano ze względu na leak, jaki miał miejsce w nocy, Rockstar opublikował pierwszy zwiastun GTA 6 i zatrząsł całym internetem do. Ej, wiecie, że to ma prawie 100 milionów wyświetleń już, a GTA 5 trailer ma 100 milionów po 10 latach, a to w 24 godziny ma prawie 100 milionów. Spopieprzone. To 24 godziny, jeszcze parę godzin brakuje, to może dobija. Jest kanał na DC, widzowie, jest kanał na DC z emotkami. Możecie tam dodawać emotki, w sensie link do emotki, jak chcecie, żeby była na czacie. Git. Do samych posad. Żebyście Potem więc nie jeszcze musieli powiem o tym. przeszukiwać tego całego internetu za wszystkimi detalami i ciekawostkami, to zrobiliśmy to za was i oto jest krótki. Dobra, wiesz o czym on powie? Jak o tym nie powie, to ja wam powiem. Nie, ja wam powiem teraz, bo on powie o tym i będzie, że nie wiedziałem. Jest taka scena, że chłop babę kameruje dupę jej, nie? Dobra. Dobra. Krótkie podsumowanie wszystkiego, co pierwszy trailer mówi o GTA 6. Jazda. Zobaczycie. Szybka notatka jeszcze, jako że Rockstar bardzo nie lubi, jak się pokazuje ich trailery u siebie i demonetyzuje te treści, a czasem nawet blokuje takie filmy, to będziemy tutaj posługiwać się gameplayami z GTA 5 i z Vice City. Kłamie, bo to po prostu muzyka demonetyzuje ci film i tyle. Tak jak miałeś, jest dużo różnych gier, często starych, gdzie nie możesz puścić gameplayu z muzyką, bo ta muzyka ci demonetyzuje film, nie gameplay czy coś takiego. To muzyka. Oni użyli na YouTubie muzyki, do której oni mają prawa, ale jak ty u siebie to puścisz, no to ta muzyka ci zabiera siano z filmiku i tyle. City, krótkimi fragmentami trailera z GTA 6 i pauzowanymi ujęciami. No a teraz zacznijmy od najważniejszych. Czekaj, aż serio mnie to zaciekawiło. Czy to serio blokuje Rockstar? Czy on tak gada, żeby tylko zarobić na tym filmie? Oczywiście nic złego, niech zarabia, ale... ciekawe, chyba YouTube zablokował... Chyba YouTube... Rozumiesz mnie teraz? YouTube chyba zablokował połowę YouTube'a w tym momencie, w sensie GTA, bo 100 ludzi reaguje na trailer i jakoś są te filmy. Tak, oficjalnie możemy już mówić, I że mój jest to też. GTA 6 i jego akcja dzieje się w Vice City. Ta rzymska szóstka, będąca Miami. częścią napisu Vice, była chyba zbyt mocną pokusą dla Rockstara, żeby tego po prostu nie zrobić. Wydawca oficjalnie potwierdził w informacji prasowej, że miejscem akcji jest stan Leonida, czyli wiadomo, Floryda, co też jest jasnym zaznaczeniem, że możemy spodziewać się konstrukcji gry rodem z GTA 5, gdzie głównym miastem będzie samo Vice City, ale do tego są całe przynależne tereny. Przez cały trailer możemy sobie zobaczyć różne lokacje, ich nazwy, a także po prostu tablice drogowe pokazujące zjazdy do konkretnych miejsc i w rezultacie wiemy, że dostaniemy chociażby Vice City International Airport, Evergreen, czyli odpowiednik mokradła Everglades, będzie Kern No. County, port Vice Ta, City. no, ty, to jest fajne, to jest jak Far Cry 5, tylko tak jak powinien być zrobiony, to będzie zrobione. Rozumiesz, że będzie porypane USA, popieprzony stan w USA, gdzie wszystko jest i tak mniej odpieprzają niż w rzeczywistości. No, taki Far Cry 5, ale dobry. Lokacja o nazwie Keys, czyli odpowiednik Florida Keys, a więc takiego archipelagu wysp i wysepek. Oprócz tego kultowa plaża, tutaj znana jako Vice Beach. A no i co do samej plaży, to ciekawostka. Jeden z Tobiasz będzie użytkowników zaraz. Reddita zestawił ze sobą ujęcie z trailera z ujęciem z Google Maps i w rezultacie dostajemy coś takiego. Cholernie dobre dopasowanie, tutaj naprawdę niskie pokłony dla Rockstara. Trailer sugeruje jeszcze istnienie hrabstw, czyli mniejszych od stanów jednostek administracyjnych w USA i TikTok. pojawiają się takie nazwy jak Vice Dale County, Leonard County, czy Kelly County, to pewnie też jeszcze nie wszystko. Można sobie trochę pogdybać, że może Rockstar zdecyduje się tutaj na system bycia poszukiwanym na różnych poziomach, w różnych hrabstwach, gdyby tak chcieli W ogóle Red zainspirować Dead się. Redemption 2 wygląda tak dobrze nadal, a już ma parę lat. Porypane to jest. Szkoda, że to tak szybko
wiesz, w sensie ktoś tam robi z tego jeszcze RP, ale no w porównaniu do GTA 5 to jakoś szybko umarło to Red Dead Redemption, nie? A ma taki potencjał, szkoda. Własnym systemem z Red Dead Redemption 2, gdzie w zależności od obszaru mapy mogliśmy mieć wyznaczone różne... No jak GTA 6 będzie wyglądać jak na trailerze, no to zarąbiście. ...rody za naszą głowę, jako skutek naszych przestępczych działań w konkretnej okolicy. A skoro już mówimy o czynach przestępczych, to spójrzmy na kolejną oczywistość... Ale w sumie dwa lata mają, to może lepiej wyglądać jeszcze. ...Jasona i Lucie. Przynajmniej na razie wygląda na to, że Rockstar idzie pełną parą w inspirację Bonnie i Clyde'em, czyli pochodzącą z Teksasu parą amerykańskich przestępców, którzy działali w latach 20. i 30. XX wieku. Posługując się niezwykle zaawansowanym źródłem wiedzy, jakim jest Wikipedia, możemy wyczytać, że po początkowo popełnianych drobnych wykroczeniach, z czasem podnieśli oni skalę swoich rozbojów również do morderstw. Clyde został skazany na 2 lata więzienia, a Bonnie przeszmuglowała pistolet do jego celi, pomagając mu w ucieczce. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że na początku widzimy naszą bohaterkę w więzieniu, a potem widzimy dopiero wszelkie napady na sklepy, może tutaj odwrócą się role i to Jason pomoże Lucy w ucieczce z więzienia i będą kontynuować swoje życie w przestępstwie. Choć trzeba się też zastanowić, jaką rolę ma w tym wszystkim jeden z detali na oficjalnej grafice, a konkretnie policyjny monitoring zapięty na kostce Lucy. W języku polskim określane jest to jako system dozoru elektronicznego i generalnie pozwala na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Może więc trzeba tu wprowadzić... Ale to chyba na jakimś terenie określonym, czy nie? Inną teorię. Czy w USA jest inaczej? Lucia z więzienia, a zostaje wypuszczona z tą piękną biżuterią przy kostce, ale nie mogąc powstrzymać swoich gangsterskich zapędów, para jakoś znajduje sposób, by tymczasowo się tego pozbyć. W końcu, gdyby służby wiedziały, że Lucia nagle tego urządzenia nie ma, to policja szukałaby nas pewnie przez cały czas. Na razie pozostaje. Kurde, ale fajnie to wygląda. W ogóle jak dużo NPC-tów jest w tym trailerze. Ciekawe, czy tak będzie naprawdę. Takie zagęszczenie ludźmi, bo jak tak, to chłopie. Ciekawe. I na absolutnie pierwszym ujęciu trailera widzimy zarys więzienia w mieście, które wygląda na naprawdę spore, a potem wchodzimy już w te detale, jakim jest już ten, nie wiem, drut kolczasty i ta bardzo miła pani, która może być pracowniczką placówki, Łukasz, decydującą o tym, czy nasza bohaterka zostanie wypuszczona wcześniej czy nie. Jason i Lucia to ewidentnie para, więc zobaczymy, jak Rockstar podejdzie w tej sytuacji do potencjalnego budowania relacji z innymi postaciami, czy też klasycznym rozwiązaniem podjechania do skąpo ubranych pań, zaproszenia ich do auta, a potem obserwacji, jak ten samochód się ugina i skrzypi. A teraz uwaga. Wywróćmy to trochę do góry nogami. Trafiłem na przeciekawą teorię na temat naszej dwójki na Reddicie, która jest tylko spekulacją, ale strasznie mi się to podoba i chciałbym się tym z wami podzielić. Według tej teorii Jason miał być gminą działającym pod przykrywką, którego głównym zadaniem jest śledzenie Lucy i zbieranie informacji. Na poparcie tej tezy użytkownik Jojo Reddit ma kilka poszlak. Będzie nawet Xerxes jest na YouTubie, to już zobacz sobie. Lucia pokazywana jest regularnie i w całości, a Jason pokazywany jest zawsze tylko z połową twarzy, tak jakby coś ukrywał. Kiedy widzimy tę dwójkę napadającą na sklep, to Lucia jest z przodu, a Jason za nią. Fryzura Jasona też jest dość klasycznym fryzem służbowym. Do tego mamy to jedno ujęcie z policyjnej kamery, może to wcale nie przypadek, a akcja, która dzieje się dzięki Jasonowi, albo może w którejś... Aha, no tak. 60, te, nie jak 60, nie 60, tylko ten, wtyka się to mówi. Ty, w sumie? Ciekawa teoria nawet. Czyli co? I to będzie tak, że on się w niej zakocha, ten chłop, i potem dołączy do niej na cały... To będzie jak oglądasz szybciej... Kurde, kto tego nie... Kurde! Przecież to jest stary film! Oglądaj szybciej się... Sam Jason bierze udział po zebraniu odpowiednich informacji poprzez Lucię. Wiecie, takie trochę początki Briana z Szybkich i Wściekłych. To wszystko... No właśnie. Przypieczętowuje kolejna poszlaka, gdzie jedynym słowem wypowiadanym przez Jasona jest zaufanie, gdy partnerka właśnie o to zaufanie go pyta. Ty, ale ciekawa teoria. Naprawdę ładnie to wychwycili z tego, bo bardzo pasuje to, tak teraz pomyślałem. Serio, no. Fajne, ale to z Reddita wziął, a nie on wymyślił, więc... ale fajne i tak. Trust. Może więc dostaniemy historię, w której Jason wcale nie znał... Ty, to kto jest lepszy? Redditowi detektywi czy TikTokowi detektywi widzowie? Kto jest lepszy? Czy AH66? Lucy wcześniej, ale poznaje ją przypadkiem po wyjściu z więzienia i ma śledzić jej poczynania. Z czasem jednak się w niej zakochuje, no tutaj odnosimy się do piosenki dobranej do trailera, i będzie musiał połączyć swoje uczucia do kobiety ze swoim śledztwem pod przykrywką. Powiem tak.
nie miałbym nic przeciwko, gdyby tak właśnie było. Wróćmy jednak na moment do samego Vice City. Miasto oczywiście znacznie się rozrosło względem tego, co dostaliśmy w 2002 roku. To już nie klimat lat 80. i hawajskich koszul, a współczesność, która niesie ze sobą kilka konkretnych zmian. O ile nie brakuje odrobiny retro klimatu... Dużo czarodziejów na ulicach. Tom Petty jako główny kawałek. Do tego nie brakuje nawet... Ciekawe, Black Blue, propozycja w sumie. Doskonale znanego nam Ocean View Hotel, czyli bezpiecznej siedziby Tomiego Versetti z gry. Tak obok tego mamy odniesienia do TikToka, instagramowych reelsów, no całego tego balonika social media. Pasuje to jest idealnie. Jest przecież te kilka scenek, do gdzie ludzie robią czasów. Absolutnie dziwne rzeczy. Ucieczka przed policją, typ łapiący się za krocze na środku drogi, bo pewnie ktoś go strąbił. Kierowca, który praktycznie stoi na drzwiach swojego samochodu z podpisem RIP Rudy, see you in heaven, Curse. Ja tak codziennie robię. Pewnie się to dobrze nie skończyło. Nie dość, że to era sociali, to jeszcze to jest era kultowego, memowego Florida Man, czyli gości z Florydy, którzy robią tak idiotyczne rzeczy, że stają się popularnymi nagłówkami na całym świecie. Zresztą, czego innego spodziewać się po Rockstarze, no, który napycha satyrą już ten sam trailer. Na drzwiach sklepu widzimy napis, że w tym... Ale no, ciekawe, bo... Gigantyczne oczekiwania były co do tego trailera, w ogóle do gierki to będą jeszcze większe, ale do trailera były duże i mi się wydaje, że dowieźli to, nie? Że ludziom się podoba ten trailer, mi się na przykład podoba. Przyjmowana gotówka, którą przechowywało się w bieliźnie, a na billboardzie widzimy reklamę leku Angstypen ze sloganem Leczy emocje i dopiskiem na dole, że pacjenci w wieku 18-65 powinni zażywać z ekstremalną uwagą, gdyż nagła potrzeba mrugania może zagrozić życiu. Do tego w ogóle zadzwoń do swojego lekarza, jeśli erekcja utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, a efekty zażywania mogą być różne dla różnych osób. Dbałość Rockstara o detale jest już legendarna, choć pewnie to w tej świątecznej będzie okurczenie się napisz Indernarodzie, to pewnie pójdzie w drugą stronę. Spójrzmy na różne powracające brandy i znajome lokacje. Co prawda na pierwszy rzut nie znalazłem nigdzie Ammunition, ale jest za to Pawn and Gun, czyli pewnie szóstkowa wersja sklepu Pawn and Jewelry z piątki i chyba możemy liczyć na zakup broni w tym miejscu. Pojawiają się... Dodaj to. Ty no... takie brandy jak Pisswasser, Lagerbier, Patriot Beer. Dostajemy nie, bardziej hiszpańskie piwo o nazwie Pindejo, które znowu samą nazwą obśmiewa temat w typowym rockstarowym stylu. Jest poczta o nazwie Go Postal. GTA nie może się też obyć bez Weasel News, czyli głównej stacji telewizyjnej w tym świecie. Wraca też brand premium ubrań o nazwie Sesanta Nowe, który jest z żynką z Louis Vuitton. Gdyby ktoś wątpił, że to uniwersum GTA, to może właśnie przestać wątpić. Teraz uwaga, czas na coś odkrywczego. W grze nie zabraknie masy pojazdów. Zaskakujące, prawda? Poza masą doskonale znanych czterech kółek, takich jak Blista Compact, Cheetah, Comet, Dinka Jester, masa Vapidów, Gauntlet Hellfire, Sanchezy, no generalnie, wiecie, nie będę wymieniał wszystkiego, bo tego jest absolutnie dużo. Tutaj pewnie pokazujemy teraz to, co fani już wypunktowali. No ale poza samochodami i motorami będzie też sporo łodzi, pojawią się jachty, skutery wodne, helikoptery, samoloty, quady, powiększa się flota pojazdów policyjnych, ewidentnie jest też poduszkowiec do pomykania po bagnach. Z ciekawostek, no, które zwróciły moją uwagę, to na jednym ujęciu widać szeroki rzut na Keys właśnie, gdzie możemy zauważyć płynący kontenerowiec. O ile dobrze kojarzę poprzednie odsłony, to dotychczas kontenerowce były... Ty, będzie gigantyczny świat, jak się tak pomyśli. Ty, jak oni całą Florydę wpieprzą. Albo coś takiego. Nie, no całego stanu chyba nie wrzucą do gry, co nie byłoby za duże. Ty, jaka część w Red Dead Redemption 2 było? Jak duża część stanu, bo to też jakiś tam stan był. Który to był? Nevada? Nie pamiętam już. A jeśli tu się okaże, że będziemy mogli taki porwać i sobie nim popłynąć, no fajnie, no po prostu fajnie. Czekam jeszcze na Montana, a z Montana. Z absolutnych detali wygląda na to, że będziemy mogli ponownie holować przyczepy, ale może tym razem jest szansa, witam, że będziemy w stanie zrobić witam, to z łodziami tak totalnie imersyjnie. Na pierwszym ujęciu widzimy, że łódź jest ciągnięta na przyczepie, a kiedy pojawia się potem zbliżenie na plaży, to wśród tłumów widzimy też samochód. Zoba. To co ci mówiłem, widzisz tutaj typa kameruje, o tu ma telefon, tu baba tyłem, widzisz, mówiłem ci, on o tym nie powiedział, a ja ci mówię. Dziadek, reaktor i wychwytywacz, no prawda widziałem to na memie, ale nieważne, dobra.
tłumów widzimy też samochód z przyczepą, która ewidentnie została wcześniej zwodowana. W sensie łódź z tej przyczepy. No. Serio, patrząc co Rockstar zrobił przy Red Dead 2, jeśli chodzi o symulację. Cała plaza. Przeskok od GTA 5, to nie zdziwiłbym się, gdyby w szóstce takie rzeczy zostały dokręcone absolutnie na maksa. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, czy w grze pojawi się kastomizacja pojazdów, to myślę, że możecie przestać je mieć. No bo przecież jak to tak GTA bez tuningu? Rudy, o którym mówiłem wcześniej, że prawdopodobnie nie przeżył bycia człowiekiem z Leonidy, miał na szybie naklejki z Vice Vinyl oraz hashtag RideOutCustoms, a więc prawdopodobnie miejsca, które będziemy odwiedzać dość często, Pimp żeby odpisać swoją brykę, czy jak to się tam Pimp My Ride nazywało. Rezultatem takiego odpisu... Czemu on mnie ghostuje, mimo że to filmik? Przestań snajpić! Zdecydowanie jest choćby ten totalnie różowy samochód na ogromnych kołach, który pojawia się tuż obok tego chyba chromowanego lowridera. Ameryka to jest jednak stan umysłu. Po drodze trafimy na ujęcia kilku różnych gangów, które może na razie określimy sobie jako grupy towarzyskie. Wprost widzimy nazwę High Rollers Lifestyle, chociaż to w sumie brzmi trochę jak jakaś socialowa bardziej grupa. Widzimy offroadową ekipę Hillbilly Mud Club, która to nazwa jest grą słowną dla słowa hillbilly i to raczej nie jest miłe określenie dla osoby z mniej zaludnionych terenów. Ewidentnie mamy też gang motocyklistów na crossach, o tym zresztą mówi reportaż Weasel News. Pewnie ten zlot tuningowanych samochodów też nie jest przypadkiem. Czy tu będzie ten questik z San Andreas na stówę ci umówię, co się autem skacze, rel? Zobacz, nawet takie auto tu jest, o, zobacz. Jest przypadkiem. Widzimy też ujęcia z nocnego zlotu samochodowego, pewnie jakiś... Wracają do nostalgii. Jest tego dużo, będzie na pewno jeszcze więcej. Pozwolę sobie na kilka odczuć, żeby nie lecieć samymi, o, widać tutaj to, a tutaj widać to. Generalnie no to mów, wjechała straszna podjarka po tym, co zobaczyłem. Wiem, że to nie jest czysty gameplay, nigdzie to też nie zostało powiedziane wprost, ale jednak jest to raczej trailer na silniku gry, co, pamiętajcie, nie oznacza, że dokładnie tak gra będzie wyglądała. Poprawiono masę animacji, mimikę twarzy, dodano masę detali. Teren zapowiada się na absolutnie ogromny i trochę mnie to przeraża, bo akurat mapa w GTA 5 była dla mnie ciekawa tak długo, jak nie wyjeżdżałem z samego Los Santos, bo poza nim trochę wiało nudą. Może w online nie, bo tam było więcej do zrobienia, ale w singlu trochę jednak tak. Myślę, że chłop tutaj już GTA 5 wyzywa po trailerze. Zapełnienia zawartością. To, co jednak na mnie zrobiło największe wrażenie, to jest ta gęstość tłumów. Jasne, podzielę to sobie pewnie przez dwa, kiedy już gra nie będzie trailerem na silniku, a faktyczną grą, ale to wciąż będzie robić ogromne wrażenie. To ile ludzi widzimy na plaży, w klubach, na ulicach. Przeraża mnie to trochę, kiedy myślę o wersji PC-towej, której oczywiście nie zapowiedziano. Najważniejsze elementy informacyjne z punktu widzenia nas jako graczy, 2025 jako rok wydania i platformy to systemy PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Czy ktoś naprawdę jest zaskoczony, że Rockstar na starcie nie mówi ani słowa o wersji PC-towej? Zobaczymy, jak to dokładnie się jeszcze rozłoży w czasie, ale jeśli spojrzymy na datę GTA 5, to premiera wersji na Xboxa 360 i PS3 nastąpiła we wrześniu 2013. 14 miesięcy później pojawiły się wersje na nowszą generację, a 5 kolejnych miesięcy czekali gracze PC-towi, nim w końcu dostali swój upragniony port w kwietniu. Ty, ja pamiętam jak tego. Jak to mi się to wydaje tak niedawno, jak był szum, że wychodzi GTA 5 na PC-ta. A to było w 2015? W dupę? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Tyle lat? Ja jeszcze to pamiętam? Ja nie wiem. Dzięki Guncio 22 lata, witam. 2015. W przypadku Red Dead Redemption 2 premiera na konsolach to październik 2018. A premiera będzie przedłużona tak jak było z Cyberpunkiem? No to akurat się zgrało, no. Chciała wersja PC-towa wyszła 13 miesięcy później. Temu. Czy więc PC-towcy mogą liczyć na premierę GTA 6 wcześniej GTA niż w 2026 roku? Bardzo chciałbym się mylić, ale raczej nie. Nintendo Switch 2? Ma być Nintendo Switch 2? W momencie online'owym oczywiście nawet nie wspominałem, ale jednego możemy być pewni. Rockstar nie zarżnie kury znoszącej złote szarkardy. I w tym momencie postawmy sobie dziś kropkę. Nie, no jeszcze dwa lata ma GTA 5, to co ma zażynać? To do tego czasu... Teraz jak nagrałem ten film i zanim zostanie on zmontowany, to fani pewnie doszukają się jeszcze więcej detali i poszlak. Może Rockstar nawet wypuści więcej informacji, które uzupełnią to, co tutaj... No napisali rozpinę, trailer jeden, to czekamy na dwa. Jak choćby tę teorię redditową o Jasonie jako gliniarzu. Dajcie znać w komentarzu. Ty, ale czemu Rockstar ma coś obalać, skoro Rockstarowi na rękę, że ludzie wymyślają teorie przecież? Jak wam podobał się trailer może twój i czy stary czekacie flag. Na taką współczesność? Przepraszam, AH-66. Wczesną odsłonę Vice City. Jest ten hype, czy go nie ma? Ja, no czekam. I na razie po cichu liczę, że to 2025 oznacza może pierwszy kwartał 2025.
Nie ma bata. 25, żebyśmy potem nie musieli bardzo długo czekać na wersję PC-tową, chociaż konsolową, znając życie, i tak kupię. Dzięki za uwagę, do następnego. Nie, no nic. Ciekawe. Fajny filmik. Dam linkę, ty. TV Gry wraca do łask. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu